Witam Państwa. Mimo złej pogody katowiczan nie trzeba było zapraszać radiową drogą na Wielki Festyn. Amatorska radiostacja była tylko jedną z jego atrakcji. Inne to kiermaszowe stoiska z książkami i upominkami, estrady, no i bufety z tradycyjnymi śląskimi krupniokami. Przed deszczem chroniły parasole i dobre humory. Wokół poznańskiej areny też już odświętnie. Wielki kiermasz dał początek dniom kultury, oświaty, książki i prasy. Było 45 stoisk, byli autorzy i były kiermaszowe przeboje. Dzieci Arbatu i ludzie Stalina. Przeboje muzyczne w wykonaniu orkiestry dętej zakładów naprawczych taboru kolejowego. W Warszawie, w pobliżu miejsc festynów, mieliśmy dziś kłopoty z parkowaniem, ale wreszcie udało się. W Parku Skaryszewskim udział w festynie można było połączyć ze spacerem, ale nie tylko. Pewnie, zanim się ściemni, będzie taka ryba. Mniej cierpliwi wybrali co innego. Na Błoniach przy Stadionie Dziesięciolecia też można się było zdrowo namęczyć. I jak tu nie mieć apetytu? Jeśli ktoś zdecydowanie wolał wydać pieniądze, nie miał z tym żadnego kłopotu. No i znowu, sami Państwo widzą, gdzie tu zaparkować. W Parku Sowińskiego na Woli trafiliśmy na występy dla młodszej widowni, chociaż... A to już okolice Ogrodu Saskiego. Znowu wszystkie miejsca zajęte. Przy akompaniamencie fontanny i orkiestry dziewczyny z Nadwiślańskich. Melduje się na rozkaz, otuchę wam w najcięższej chwili niosłam. Tymczasem deszcz wisiał na włosku, ale nie było rozkazu. Plac Zwycięstwa już w pierwszomajowej gali. Spotkamy się tu jutro o 10:00. Młodzi jeżdżą po świecie, widzą jak żyją inni i chcą tak samo. Seattle jest stolicą Boeinga. O Polsce mówi się tutaj często dopiero od niedawna, a wiedza o naszym kraju jest skrajnie rozstrzelona. Kiedy zapytaliśmy miejscowego artystę malarza, powiedział już w pierwszym zdaniu, że ostatnie spotkanie Jaruzelski-Wałęsa dowodzi, iż przemiany nad Wisłą mają trwały charakter. Stojący obok urzędnik bankowy dodał, iż jest to możliwe dzięki pierestrojce Gorbaczowa. Ale właścicielka butiku, dama podobno światowa, wiedziała o nas tylko tyle, że robimy dobrą kiełbasę, po którą trzeba stać w długich kolejkach. Przypuszczam, że wiedza Polaków o Seattle i o jego mieszkańcach nie jest większa. Ta pani jest zawodowym kierowcą. Kiedy wsiadaliśmy, nie pozwoliła dotykać drzwi. Otwierała i zamykała je sama, uważając to za swój obowiązek. Szyby przecierała podczas każdego dłuższego postoju. Kierowcy autobusów wożących turystów po mieście pełnią równocześnie rolę, jaką u nas wykonuje dobrze wyszkolony przewodnik turystyczny. W każdym miejskim środku lokomocji wiszą tabliczki zabraniające palenia tytoniu. Nie wolno palić w domach towarowych i w kawiarniach. W restauracjach palaczy sadza się na obrzeżach sali. Tabliczki z napisem No Smoking można spotkać w najbardziej zaskakujących miejscach. Ta dziewczyna jest zatrudniona w miejscowym muzeum. Zapytana stwierdziła, że zarabia dobrze. Pracuje jako recepcjonistka. W każdej wolnej chwili ma obowiązek dbać o czystość. Obsługuje także kiosk z pamiątkami. Miejscowa telewizja nigdy nie prowadziła akcji Ład i Porządek, ale miasto, a szczególnie jego centrum, jest czyste. Nie tylko dlatego, że za rzucenie niedopałka papierosa policjant natychmiast wlepia karę. O czystość się dba. W niedzielne przedpołudnie domy towarowe i sklepy były zamknięte, jednak część personelu pracowała przy czyszczeniu wystawowych szyb, drzwi, klamek i podłóg. Z taką samą starannością sprzątano chodniki i ulice. Po raz pierwszy zobaczyłem, że miejskie kosze na śmieci można myć specjalnym płynem i ściereczką, aż do pełnego połysku. Nie spotkałem rozbitej budki telefonicznej, urwanej słuchawki czy zniszczonej książki z numerami telefonów. W każdy poniedziałek wszystkie autostrady są sprzątane przez specjalne brygady. Puszki, butelki, pudełka i skórki po bananach są zbierane w plastikowe torby i ustawiane na poboczach drogi. Zabiera je miejscowe MPO. W Seattle żyje około 2000 Polaków. Część z nich to najmłodsza emigracja. Dostali się tutaj poprzez obozy dla uchodźców w Austrii, we Włoszech i w Hiszpanii. Kiedy pytaliśmy, co ich przede wszystkim nauczyła Ameryka, odpowiadali: szacunku do pracy.
O dobrą pracę jest tutaj trudno, ale jeśli już ją się ma, można żyć. Sport i pogoda. Nasza piłkarska reprezentacja dziś odleciała do Oslo, gdzie we wtorek rozegra ostatnie kontrolne spotkanie przed meczem eliminacyjnym ze Szwecją. Przeciwnikiem biało-czerwonych będzie drużyna Norwegii. W reprezentacji zaszła jedna zmiana. W miejsce kontuzjowanego Fiasa do Oslo odleciał Jacek Dziober. Myślę, że naszym chłopcom zdają sobie sprawę, że reprezentują nasz kraj, reprezentują Polskę. I na pewno zaangażowania, ambicji nie braknie. Umiejętności też nie są złe, a zatem potrzeba nam po prostu zwykłego ludzkiego piłkarskiego szczęścia. W dzienniku to wszystko. Dziękuję.